Witam i od razu mam bardzo poważne pytanie. Czy zastanawiali się kiedyś Państwo, która kolej jest najszybsza na świecie? Odpowiedź oczywista, najszybsze na świecie są koleje polskie. Już jestem w Raciborzu. Co za powitanie. A Racibórz to uzdrowisko, nie? Tak, uzdrowisko. Tyle komentarza. Nie no dobra, koniec żartów. Raciborz chyba uzdrowiskiem nie jest. A po co się tu przyjeżdża? Racibórz to miasto koszykarskie. Tak, na pewno. Przyjechaliśmy zobaczyć tu kawał dobrego kosza. Proszę, dwa kosze. Bo dzisiaj w Raciborzu wielki turniej o awans. I zaczynamy. O awans do... No właśnie nie wiemy, czy do drugiej ligi, czy do trzeciej. Nikt nie wie, o co. Pierwszy rzut sędziego w tym spotkaniu. I zaraz zobaczymy wielki hit. Ofensywa Racibórz. Zagra z... Tego jeszcze nie wiemy. Pewnie z defensywą jakąś. Ależ to było meczycho. W zasadzie to jeszcze jest. W pierwszej połowie gra była bardzo wyrównana. Na razie jest 0-0. Niestety musieliśmy spadać, bo obowiązki wzywają. No i już mamy sobotni poranek. Zaczynamy zasadniczą część naszej pato wycieczki. Tam zaraz pato, to są pomówienia. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale kolega jest pato streamerem. Prawie. Nie no, sąsiad jest, tak? Tak, mam bardzo dobre wzorce, tam jest chyba. W ramach zwiedzania Raciborza dzisiaj... Nie Racibórz. Dzisiaj wyjątkowo nie będzie to Raciborz. No. Udaliśmy się do Czech. FC Odra Petrkowice. Trzecia liga czeska. Petrkowice chyba. Petrkowice. A co ja powiedziałem? Petrkowice, czy to jest Ży? Tak? Jak dobrze, że w tych Czechach mają mecze w sobotę o 10 rano. No to się zaczyna! Zwyczaj nie robię takich rzeczy, bo odstawiłem twarde alkohole, ale... To jest wielki zapas! Całkowicie władam czeski. No nie jest złota trzecia liga czeska. Widziałeś ładniejszą bramkę w tym sezonie? W Rumie każda jest ładna. Po Rumie każda bramka jest ładna, tak? Idealna. Ja pierdolę. No niezłe meczyko nam się trafiło. Faworyci przegrywają 0 do 4 po pół godziny. Wyborne? To jest wyborne. No nie pocieszeni są kibice. Widziałem to! Ja pierdolę. Jaka może być reakcja na piątą bramkę? No? No ci ograli, ale no hram futbol, no to je nejlepší. A ti hrají na jedné polovině. No i co, i teraz jedziemy na jeszcze lepszy futbol. Teraz będzie liga. Liga... No liga będzie na pewno, tylko jaka? Ósma. Ciekawe, co nas tam czeka. Trochę słaba ta knajpa jak na ósmą ligę, nie? Żenada. Kurwa, skandal. Knajpa średnia, ale może... Piłka będzie na wysokim poziomie. To za dobry futbol. No. Aaaa! Co? Sam się nie podobał? No, podobał się. Ej, bo gdzie spalony? Kofej! Oczywiście, że spalonego nie było, tak orzekł sędzia liniowy. Ja tam grubym i rudym ufam. I teraz zbliżenie na siebie powinieneś zrobić. Kawał meczycha w pierwszej połowie. Jak uważasz? Tak? To jest czas na cigaro? Myślę, że tak. Modelowe to jest. W Czechach wiesz, wieku użyć cigaro to znaczy pewną czynność pani taki. To jak szukać mniej więcej? No mniej więcej. Mniej więcej? Już się nauczyłem, że nie, żeby nie szukać w Czechach lepiej niczego. No, nie, tylko do ust nie. Szukać do ust, tak? No, coś w tym stylu. Tak to się je? Nie wiem, co mnie to interesuje, jak to się je. Ja tak jem. Nie można mówić szczoteczka, nie? Przede wszystkim. Nie? Bo to mniej więcej jest taka część ciała, nie? Głowa. Tak jakby. Tak jakby. Jak tam szczoteczka się sprawuje? Narzekam. O kurwa. No to jest zagrał super. Ja pierdolę. Pogoda zrobiła się deszczowa. Można tak powiedzieć w ogóle? Czy ten pan tam nie pomyśli przypadkiem, że go chce przelecieć? No, powiedzieć, że to było meczycho, to mało, nie? Mało. No. 60 do 45. Wynik końcowy. No. Co chodziło z tą tablicą wyników, że było 60 do 45? Dobrze napastnicy.
i słabi obrońcy. No dobra, po prawej stronie tej tablicy w wyniku był chyba czas, tak? A po lewej był wynik, bo chyba było 6-0. Teraz co? Gdzieś tam cokolwiek, tu nawigację na pewno coś będą grali. Pisałem byle co, no i zobaczymy, gdzie pokażę. Gdzie docieramy? Na co? Na Iskrę Chruszow. Dobra, cyklę, dopóki brama jest w takim stanie. A co, zaraz zamierzasz nią przypierdzielić? Nie, bo ja go... No to teraz gazu i dawaj w tą bramę. Znowu ósma liga. A tak najpa jak się podoba? To jest coś typu pałun, mniej więcej, no. To jest coś typu pałun. Mi się wydaje, że to nie będzie zwykły mecz. Tak? Tak mi się wydaje. Co za stadion, co za nawierzchnia. A to jest jeden z lepszych narożników, jaki widziałem w życiu. Cegły, kurwa. A na trybunie prawie komplet. W takich warunkach to musi być dobry mecz. Musi, tu nie ma alternatywy. Masz malunek na ławce rezerwowych, jak nie wiem. Co? Malunek na ławce rezerwowych, jaki jest? Klasyk. A była opcja, że w tym czasie będziemy na innym spotkaniu, ale co się okazało, że na obiekcie Lokomotywy nocy chyba z czwartku na piątek ktoś, co nie jest śmieszne, przepraszam, ktoś wyciął bramki i ławki rezerwowe. Ktoś wyciął bramki i ławki rezerwowe. Przyszło dwóch mężczyzn z wózkiem i to nie byli zwolennicy LGBT. To jest na kartkę. Wszyscy to? Sędzia pokazał kartkę krzaką. Wszyscy poszli za mną krzaki, ma ta kartka. Brawo. O kurwa! Ale jaki to był mecz? Świetny, naprawdę. Co? Pakujemy dalej. Nie ma się dosyć? Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Czwarty sobotni mecz, wracamy do Polski. Tu będzie chyba jeszcze lepszy poziom, nie? A i na pewno. To będzie C-klasa, proszę państwa. Liga dziewiąta. Gospodarze to... Sokół Pałęcice. A goście... LKS Skrbeńsko. Skrbeńsko? Frekwencja dopisała. Łącznie z nami będzie osób 5. Pan Argentyna gra? Argentyna z kim? Ze Skrbeńskiem. No to Argentyna chyba bez szans. O kurwa! No i już niestety po. No niestety. O. Pusta brama. No ja pierdolę. Jak się C-klasa podoba? Świetnie. O kurwa! Takie rzeczy się nie dzieją normalnie. Ja pier... Zawsze to powtarzałem, powtarzam, że świat nam powinien zazdrościć takich rozgrywek. Prawie w okno trafił. Prawie, no. Ja bym to zaliczył, ale... Argentyna grała nieźle, ale niestety w dupala. No to już nie jest ta Argentyna co kiedyś, no umówmy się. To już nie te czasy. No dobra, to by było tyle na dzisiaj chyba. Cześć. Idziemy odpoczywać. No i mamy już niedzielny poranek. Mam wrażenie, że wszystko w tym Raciborzu już po dwa razy zwiedziliśmy. Ale co z tego? Porządnego zwiedzania nigdy dość. Więc rozpoczynamy trzeci dzień tego naszego obozu turystyką aktywną. No, Racibórz to bardzo piękne miasto, ale znowu opuściliśmy je na chwilę w celach piłkarskich. Na śniadanie obejrzymy sobie dziś mecz 9 Ligi Czeskiej. Jakbym był malarzem holenderskim, to bym namalował ten krajobraz. Wprawdzie malarze holenderscy malowali ludzi starych i pokurczonych, ale tutaj mogliby zrobić wyjątek. Ja bym tak zrobił, jakbym był holenderskim malarzem. Ja naprawdę? To podoba wam się ten widok? No pewnie. Co tam się pojawiło? Ślimaczek. Co, będziesz go zjadł? Ślimaki też lubią dobry futbol. Mógłby dzisiaj jakiś remis spaść. W niższych ligach czeskich jest tak, że jak jest remis, to są rzuty karne. No, więc dzisiaj kibicujemy, żeby padł remis. Nie będzie nic z tego. Jak? Nie. O ja! Nie, nie, nie. Te ptaki niepotrzebnie napierdolają z tyłu. Co to za ptaszyska w ogóle? Kto to wie? Jakieś latające.
No już po meczu karne były. Nie no, jeden. Jeden był karny, ale to w czasie meczu. No, no nie było remisu. Ale było blisko. Było blisko. O kurwa. Jeden z zespołów nadział się na kontrę. No w sumie to 8 kontr było skutecznych. O ja pierdolę. O kurwa. Samobój. We dwóch strzelili, no. Dwójny samobój, no tego jeszcze nie było. Wynik 8-0 dla gospodarzy. Generalnie poziom na 9 lidze czeskiej jest nie niższy niż na 9 lidze polskiej. To teraz drobna przerwa regeneracyjna w centrum Opawy. Ta Opawa też ma jakiś tam swój urok, nie? No dobra, no to kończymy ten czeski film. Wracamy do Polski. No i już jesteśmy w Suchej Psinie. To będzie mecz 8 ligi. Podarze to polski Charlotte Hornets, tak? Tak, polski Charlotte Hornets. Żądło Sucha Psina kontra Rolnik Lewice. Jakiś dobry mecz ma być w ogóle? Dziękuję. Po prostu zwykły mecz. Zwykły mecz? Zwykły mecz 2 razy 45, nie? No jak to zwykły mecz? W życiu nie byłem na żadnym zwykłym meczu. A no. Może będzie niezwykły, okaże się w praniu. Jak się na głosie nie podoba? Trochę harczy, ale... jak dla mnie jest okej. Okay. Gospodarze w pierwszej połowie łatwo mieć nie będą, bo grają pod górkę. Co tu się wyprawia? O kurwa. Tylko, że ciulatą mam pałkę, nie? Bo żebym zgubił. Co to znaczy, że ciulata pałka jest taka... A to! Dorobiona. Jest. Jest regulamin meczu piłki nożnej. Pistoletu nie można mieć, nie można mieć papieru toaletowego. I worek musi mieć specjalne wymiary. Worek nie może być większy niż 25 cm na 25 cm. Nie wiem, nie mierzyłem. Hej, żądło nasz, pokaż jak grasz. Żądło nasz? Żądło nasz, no. Hej, żądło nasz. Panie Bralczyk. Ja nie jestem ani Miodek, ani Bralczyk. Ja bym to zaakceptował. Pół Miodek, pół Bralczyk. Ja bym to zaakceptował. Muszę zapytać, kto wymyślał teksty do tych przyśpiewek? Ty? To jak z tym żądło nasz? Powinno być nasz czy nasze? No tak, taki temat był, no tak żeśmy sobie to tak wyszło. No. Rytmicznie, żeby dobrze było, nie? Gdy upadnie wstań, nie poddawaj się, my wspieramy cię. I tak będzie pani miała przystanek. Panie sędziu, żółta! Absolutnie! Ty się nie znasz, co ty? Dobra, czerwona! Tak. Hej, żądełko, panu jedziemy. A tą trzecią piosenkę to wymyśliła właśnie od księdza kucharka. Hej! Hej! Hej, żądełko, strzelaj gole, ty nasza perełko, strzelaj gole, gol za gole, bo ty lubisz strzelać gole. Koniec? Już? No, no to było meczycho. No to było. Nie najgorsze, nie najgorsze to było meczycho. Po pierwsze, Rolnik potrafi przypierdzielić. Ja pierdolę! Dobrze powiedziałeś, ja pierdolę. Ale nie wygrał, ale Rolnik nie wygrał. Żądło potrafi urządzić. Rola. I to. No kilka razy. Jest i bek! Wynik końcowy 8-2 dla Żądła. No dobra, jeszcze było jakieś drobne after party, unofficial. Nie, no, bardzo drobne. Drobniutkie. Dziękujemy za prezenty od księdza. Księdzówka smaczna. Dobra, no to kończymy to zwiedzanie Raciborza. Żańca, no klasycznie jak na kartofliskach. Prędko się pewnie ten materiał nie ukaże, więc tak na wszelki wypadek chciałbym życzyć wszystkim widzom wesołych świąt Bożego Narodzenia. No to jeszcze raz wesołych świąt. No i jeszcze przy okazji przypomnę, że w komentarzach pod filmikiem i w opisie filmu będą reklamy. Dzisiaj będzie to głównie reklama polskiej internetowej gry piłkarskiej Football Team.
I tyle. Fajnie się z wami grało, no trudno, żeście przegrali, no co ja wam na to poradzę. No, na pierwsze miejscu w końcu jesteśmy, to wypadało wygrać, nie?